Kandydatem PiS w wyborach prezydenckich jest nauczyciel akademicki dr Wacław Szetelnicki. Kandydat deklaruje, że w pierwszym miesiącu swojego urzędowania zajmie się radami nadzorczymi miejskich spółek. Będą cięcia kosztów. Szetelnicki nie zamierza także zatrudniać zastępców. Ograniczenie zarobków w radach nadzorczych spółek zależnych od miasta. Niech te środki przejdą dla pracowników, ewentualnie chociażby na wynagrodzenia. Ja myślę, że to jest najważniejsze, gdyż widzę, jak nasi legniczanie prowadzą zakupy. Mnóstwo sklepów jest likwidowanych. Wzmacnianie lokalnych przedsiębiorców, to jest najważniejsze. Wybudowanie chociażby krytego targowiska, hali, zadaszenia na Koperniku, to jest potrzebne. Wartości i zabieganie o dobro wspólne to cele Szetelnickiego. Wybieramy tych, którzy będą władać naszymi społecznościami lokalnymi. Wszyscy chcemy tego, a szczególnie w Prawie i Sprawiedliwości, żeby ten wybór padł na rzeczywistych gospodarzy, na ludzi, którzy chcą rządzić odpowiedzialnie w imieniu dobra wspólnego swoich społeczności, a nie sprowadzać politykę do reklamy i marketingu. Czyżby eurodeputowany miał na myśli te kontrowersyjne reklamy finansowane przez biznes poza oficjalnym kontem wyborczym? Policja nadal bada, czy doszło do złamania prawa. Będziemy o tym informować. Tymczasem PiS stoi na stanowisku, że prezydenci rządzić powinni tylko dwie kadencje. Jednym z podstawowych bolączek samorządu to jest pozorna wybieralność, ponieważ mieszkańcy nie mają do końca wyboru, świadomości wyboru. Albo część nie idzie, bo uważa, że lepiej się nie narażać aktualnej władzy, albo nie chce startować z list, które nie będą, wiadomo, że to będą listy konkurencyjne w stosunku do aktualnej władzy i w tym momencie tworzy się pewien klincz i właściwie często wygraną mają pewną aktualni prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, ponieważ mają to wszystko tak pod kontrolą, że nie może się nic innego wydarzyć. Proszę zobaczyć na listy kandydatów do samorządu. To są listy urzędnicze, to nie są listy obywatelskie. Kierownicy, dyrektorzy, referatów, urzędów, spółek, czyli tak naprawdę blokuje się demokratycznym sposób przejmowania władzy ze strony obywateli, no bo jesteśmy zastopowani. Urzędujący prezydenci, także prezydent Legnicy, przecież jest największym pracodawcą tak naprawdę. Powiew świeżego powietrza według działaczy PiS zagwarantować ma Szetelnicki. Ja popieram pana Wacława Szetelnickiego i przede wszystkim wiem, że w Legnicy potrzebna jest zmiana. Dlaczego Wacław Szetelnicki będzie lepszy? Dlatego, że Wacław Szetelnicki jest człowiekiem rozważnym, rozsądnym, z doświadczeniem zawodowym także. Jest człowiekiem otwartego umysłu, który patrzy, dostrzega błędy, nie obiecuje cudów, bo pewnych rzeczy nie da się przeprowadzić od razu i szybko. O tym, czy te argumenty przekonają mieszkańców, dowiemy się 16 listopada.